Coraz większymi krokami zbliżamy się do turnieju eliminacyjnego, do Mistrzostw Europy do lat 19, kochani. Nasza audycja, a bardziej powiedziałbym dziennik prowadzony przeze mnie i przez trenera Marcina Kasprowicza trwa. Drugie wydanie, pamiętamy, nie tak dawno temu łączyliśmy się po dwóch bardzo dobrych, wysoko wygranych spotkaniach z Estonią, naszej nowej kadry do lat 19. Teraz dziewczyny nie tak dawno temu wróciły z Islandii. Wygrany mecz z reprezentacją Islandii do lat 19, mecz towarzyski. Wygrany wynikiem 1-0 po bramce, przypomnijmy, Dominiki Grabowskiej. My zbliżamy się do dnia 15 września, a więc do pierwszego starcia naszej drużyny, które będzie miało miejsce we Wronkach w województwie wielkopolskim, rzecz jasna. 15 września, godzina 16, Polska kontra Rumunia, a z nami trener reprezentacji Polski do lat 19, Marcin Kasprowicz. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Przybyliście niedawno temu z Islandii, mecz towarzyski, kolejny w drodze do Mistrzostw Europy do lat 19, do turnieju eliminacyjnego, no i wygrana 1-0 po bramce Dominiki Grabowskiej i trzeba przyznać, że Islandia to dosyć trudny przeciwnik. Tak, odbyliśmy zgrupowanie szkoleniowe, które zakończyło się meczem towarzyskim w Islandii z reprezentacją Islandii U19. Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie jako generalny sprawdzian przed eliminacjami Mistrzostw Europy pierwszej rundy sezonu 2016-2017, zwyciężając 1-0. Tak jak powiedziałem, po dobrym meczu, po dobrej grze, no i przede wszystkim skutecznej grze, strzeliśmy bramkę, mieliśmy ku temu jeszcze okazję, żeby podwyższyć wynik, akurat się nie udało, ale to jest akurat drugorzędną kwestią. Dużo pracy wykonaliśmy treningowej w aspekcie gry w obronie i tutaj kluczem było też i powstawa w konfrontacji z tak silnym zespołem, jakim jest Islandia. Z tego, co gdzieś wytropiłem, wyśledziłem, to była pierwsza konfrontacja reprezentacji U19 w historii piłki nożnej, naszej reprezentacyjnej U19 z reprezentacją Islandii. Więc tym bardziej to cieszy, że jest to zwycięstwo na wyjeździe. Cieszymy się z tego powodu. Cały zespół zagrał bardzo dobrze i naprawdę to cały zespół zasługuje na wyróżnienie. Dominika strzeliła tą bramkę po tej składnej akcji Karli Lafeld. Więc cała praca całego zespołu i w mojej opinii duży sukces i optymizm przed eliminacjami. Wszystko idzie do przodu, te doświadczenie cały czas dziewczyny nabywają, to już było widoczne właśnie w Estonii, teraz ten generalnie, że tak powiedzmy, sprawdzian z Islandią jak najbardziej na plus, no i jesteśmy coraz bliżej, 15 września, godzina 16 we Wronkach, Polska kontra Rumunia, też znany nam przeciwnik i tutaj chociażby poruszmy wątek ostatniego turnieju eliminacyjnego do Ligi Mistrzów, bowiem w reprezentacji Rumunii do lat 19 aktualnie grają mi pomocniczka Dariana Indrej, skrzydłowa Michaela Ciolaku czy napastniczka Lorenada Poppa. Także zespół mocny, ale też wiemy, czego możemy się po nich spodziewać. Zespół mocny, zespół, który był rozlosowywany z drugiego koszyka. Tutaj przypomnę, że Norwegia była rozlosowywana z pierwszego koszyka, Rumunia z drugiego, my z trzeciego, z czwartego Armenia. Jakby nie faworyzuje tych zespołów, bo znamy wartość naszego zespołu i czujemy się też mocnym zespołem. Obserwując mecz Medyka Konin z Kluszem rumuńskim, no to widać było umiejętności tych zawodniczek, o których wymieniłeś, które wymieniłeś. Mając świadomość tego, że jeszcze nie zagrały w tym meczu inne reprezentantki kraju do lat 19, które były w składzie, patrzę z perspektywy całościowej, będzie to w dużej mierze decydujący mecz o awansie. I w mojej opinii ten pierwszy mecz, dobrze, że gramy ten pierwszy mecz z nimi, bo tutaj kalkulacji żadnych nie będzie i zagramy najlepiej jak potrafimy. Wszystko zrobimy, żeby ten mecz wygrać, bo da nam komfortową sytuację wyjściową przed meczem z Norwegią. A nie ukrywam, że jeśli zdrowie zawodniczek naszych dopisze i wysoka forma, no to będziemy grali o zwycięstwo w każdym meczu. To nie mam wątpliwości i tutaj wszystkie starania ku temu będziemy sprowadzali. Natomiast wracając do reprezentacji Rumunii, już mieliśmy okazję konfrontować z nimi podczas turnieju Kuban Spring w Sochi. Graliśmy z tą reprezentacją dwa lata temu. Graliśmy też eliminację Mistrzostw Europy we Francji, też konfrontowaliśmy z Rumunią, więc styl tego zespołu jest dla nas znany, natomiast wiadomo, w
Reprezentacje młodzieżowe juniorek starszych no, charakteryzują się tym, że każdego roku jeden rocznik przychodzi, drugi odchodzi i tutaj personalne zmiany występują i przechodzą płynnie. Czasem ta reprezentacja jest mocniejsza, czasem jest trochę słabsza. Wychodzi na to, że ta reprezentacja Rumunii jest tą silniejszą reprezentacją, ale jakby ze swojej strony pokazuje, że nie obawiamy się tej reprezentacji i na pewno zagramy odważnie o zwycięstwo i wszystko zrobimy, żeby zadowolić siebie, kibiców, no i mieć satysfakcję z inauguracyjnego meczu eliminacyjnego. To będzie, jak trener powiedział, dobre, bardzo dobre wprowadzenie właśnie do tego meczu Polska-Norwegia. On odbędzie się 17 września o godzinie 16 w Plewiskach. No i także oczywiście gramy z Armenią 20 września o godzinie 14 we Wronkach. Zapraszamy wszystkich kibiców, bo naprawdę warto. Przyjedźcie, dopingujcie naszą drużynę. No i przejdźmy teraz do powołań, bowiem nie powołał trener dwóch zawodniczek znanych, Wiktorii Marszewskiej z GKS Górnik Łęcznej i Marty Osowskiej, już doświadczonej także zawodniczki, która w poprzednim sezonie także grała w U19 z KKP Bydgoszcz. Jestem ciekaw, dlaczego akurat na ten moment nie są te zawodniczki powołane. Szeroka kadra zespołu reprezentacyjnego naszego U19 liczy 28 zawodniczek. I nie ukrywam, że na daną pozycję formacjami dobieram zawodniczki, które będą najbardziej skuteczne i efektywne w graniu. Natomiast chcę podkreślić mocno, że te zawodniczki, które akurat nie otrzymały powołania, muszą być w gotowości do samego końca, kiedy zaczniemy te eliminacje. Z tego względu, że jeszcze przed nami jeszcze kilkanaście jednostek treningowych w klubach, jeszcze przed zawodniczkami są mecze ligowe i tutaj wszystko może się wydarzyć. I Martę Osowską, i Wiktorię Marszewską. I tutaj dodałbym jeszcze Anitę Turkiewicz. Dodałbym Patrycję Jerza, Koliwkę Rapacką, Jagodę Sapor, Monikę Sowalską, czy Agatę Bałę, czy inne jeszcze niewymienione. To są zawodniczki, które są przeze mnie brane dalej pod uwagę, bo tak jak odpowiedziałem, musimy być przygotowani na to, że może coś złego się wydarzyć w tym okresie i tutaj trzeba naprawdę być przygotowanym mentalnie do tego, że do reprezentacji trzeba przyjechać i podołać wyzwaniu, bo wszystko jest możliwe. Kto ile zagra, w jakim wymiarze czasowym i w którym meczu, to przypominam, to jest turniej. Nie rozegramy 3 mecze w pełnym wymiarze. To jest ogromne obciążenie dla zdrowia, wysiłek jest piekielnie duży, dlatego nie ukrywam, że będą rotacje w zespole, no i tutaj każda musi zawodniczka stanąć na wysokości zadania. Słowa troszeczkę nas sprowadziły do naszej poprzedniej rozmowy. Pamiętamy na początku zgrupowanie w Gutowie Małym, dwie 20-osobowe drużyny. Trener pokazał tym samym, że jest bardzo duża liczba tych zawodniczek i że one są właśnie, muszą być cały czas w gotowości. I to nas cieszy, że jest to szeroka kadra, jest naprawdę dużo tych diamentów, szczególnie z rocznika teraz 9-9, które dookoła optowały do doświadczonych koleżanek. Jak najbardziej tak. No, ja takiego komfortu pracy to już dawno nie miałem, żebym miał tak szeroką kadrę zawodniczek, którą obserwujemy każdego tygodnia, o których rozmawiamy z trenerami klubowymi, bo naprawdę dyspozycja, forma piłkarska też jest znacząca. Tu się nie przyjeżdża za nazwisko, tu się przyjeżdża ze względu na te swoje umiejętności i wkomponowanie tych umiejętności w zespół będzie gwarantował to, czy będziemy wygrywali, czy nie. I też mówię głośno o tym zdrowiu i żeby zawodniczki przyjechały zdrowe, wypoczęte w tym okresie. To dla nas najważniejsza impreza w tym roku. Dlatego musimy zrobić wszystko, co jest możliwe, tak jak się potocznie mówi, wszystkie ręce na pokład po to, żeby ten statek bardzo szybko popłynął po zwycięstwa, po odniesieniu sukcesu. To jest dla nas, nie ukrywam, że bardzo ważne i chcemy zrobić wszystko, żebyśmy ten sukces osiągnęli. Tym bardziej, że mamy ten turniej w Polsce. Już dawno turniej eliminacji Mistrzostw Europy U19 w Polsce się nie odbywał, dlatego tym bardziej się cieszę. Oczywiście przyłączając się do tych zaproszeń kierowanych od Ciebie do naszych wspaniałych kibiców i przyjaciół piłki kobiecej, by znaleźli się na stadionach, we Wronkach czy w Plewiskach, by kibicować, by wspierać nasz zespół w odnoszeniu sukcesów. No, wszystko robimy, tak jak powiedziałem, ku temu, byśmy zwyciężali, gdybyśmy satysfakcję
organizowali satysfakcję, powodowali ogromną satysfakcję wśród też kibiców naszych. Wierzymy mocno, że tak będzie, że będzie pozytywnie, że Elite Round po raz kolejny, ta kolejna faza turnieju będzie wywalczona, a następnie wielki, wielki finał. I następny już nasz dziennik będziemy realizować już bezpośrednio 15 września, więc meczu z Rumunią, który odbędzie się we Wronkach. Jeszcze raz zapraszamy, godzina 16, nie może was tam zabraknąć. Trzymamy mocno kciuki, widzimy się już na miejscu i walczymy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przyłączam się do zaproszenia. Jeszcze raz wszystkich kibiców, żebyśmy się wspólnie pojawili na stadionie we Wronkach na meczu inaugurującym turniej eliminacyjny Mistrzostw Europy U19 w Polsce. Serdecznie zapraszam.